Nazywam się Karolina Pikusa. Jestem dziewczyną Maksima i dzięki niemu właśnie poznałam i zaczęłam trenować street workout. Kiedy trenujesz i czy widzisz efekty? Efekty są naprawdę niesamowite. Trenowałam różne sporty w życiu, od koszykówki przez siatkówkę. Od jakichś 4 lat zaczęłam chodzić tak intensywnie na siłownię. Natomiast pierwszy raz spotkałam się w życiu z takim sportem, który naprawdę daje tak niesamowite rezultaty. No i daje naprawdę dużo siły, to czego mi zawsze brakowało. Zawsze narzekałam na to, że mam słabą górną partię, ręce. Natomiast treningi, intensywne treningi naprawdę dają bardzo dobre rezultaty. I polecam ten sport również dla dziewczyn. Jeszcze 3 miesiące temu, kiedy zaczęłam trenować, nie byłam w stanie się podciągnąć nawet raz. Także to, że nie da rady się ktoś podciągnąć, całkowicie nie wyklucza go z trenowania tego sportu, tylko trzeba próbować. A duże są przeciążenia dla stawów? Mniejsze niż przy ćwiczeniach ze sztangą na przykład. Także to jest sport dynamiczny, czy bardziej taki statyczny, z powtórzeniami? To zależy, bo tutaj też jakby są 2 rodzaje tego sportu. Jest tak zwany bar dance, który polega właśnie na wykonywaniu bardziej takich dynamicznych ćwiczeń, obrotów i tak dalej. Natomiast ja jestem fanką tej tak zwanej siły, czyli drugiego rodzaju street workoutu. Tutaj powtórzenia, z czasem obciążenia. A razem trenujecie? Tak, no tutaj jest ten plus, że w zasadzie jest to dla nas też sposób spędzania wspólnie czasu. Tak jak Maksym mówił, trenujemy 3 do 6 razy w tygodniu, tak po 2-3 godziny, czasami 4 się przeciąga. W przestrzeni miejskiej, czy też wyjeżdżacie gdzieś poza? Trenujemy głównie na siłowni, tam gdzie Maksym aktualnie prowadzi treningi street workoutów, w sumie pierwsze w Krakowie. Za rok, nie wiem, za 2, jak sobie wyobrażacie, że ten street workout się rozwinie, czy będziecie mieć jakieś centrum, będzie więcej imprez? Mamy takie plany, część z nich jeszcze jest w tajemnicy, że tak powiem, natomiast działamy prężnie nad tym, żeby jednak street workout był bardzo powszechny, zarówno tutaj w Krakowie, jak w całej Polsce i no, żeby było tak jak na zachodzie. Na wschodzie, przepraszam, bo tutaj akurat wyjątkowo ten sport wszedł do nas ze wschodu. Czyli zachęcasz dziewczyny, tak, do trenowania? Oczywiście, zachęcam. Nie jest nas dużo, ale ja na swoim przykładzie wiem, że jeżeli się ktoś naprawdę zakocha w tym sporcie, to rezultaty są niesamowite i natychmiastowe, naprawdę. Czyli zdrowym ciele, zdrowy duch i zapraszamy do trenowania. Zapraszamy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.